Trudniej. Już mu liczyć coraz trudniej. A tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały. I nastało znów południe, a sum chudnie, chudnie, chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka. Więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę. No nasz sum nie schudł, czyli był dobrym matematykiem, bo jak Państwo widzieli na zdjęciach, ważył nie mało i wyglądał wspaniale. Ale też źle skończył. tak króciusieńko. Jeszcze tutaj mamy taką jedną scenkę, bo mamy wśród wykonawców, my integrujemy się ze wszystkimi, z kim tylko się da. I również w czasie wakacji przybywają do nas wnukowie z innych miejscowości. I taki jeden wnuk pani naszej Eli Szeptyckiej przyjechał do nas i też się z nami integruje. A ponieważ mieszka w Poznaniu, dlatego na wsi wszystko jest dla niego bardzo ciekawe. No i chcą przedstawić taką jeszcze maleńką scenkę króciusieńką, jakie to wszystko ciekawe. Przemek, a mikrofon, ty może tu będziesz czytał. Ale tam prosimy, żeby było widać tych wędrowników. Był sobie was ogromny głaz, pod głazem piach, na głazie mech, a obok drogą, noga za nogą, szło bystrych chłopców trzech. Jeden powiada. Drugi już zbadał, że mech jest na nim. Trzeci się zdziwił. Jakie to wszystko ciekawe. I poszli dalej, a dalej łąka. W trawie na skrzypkach świerszcz sobie brząkał. Wśród kwiatów zwinna latała pszczoła. I znów ten pierwszy chłopiec zawołał. Drugi się schyla, znalazł ślimaka. Trzeci motyla ujrzał na makach. Motyl wyglądał jak nieba z krawek. Jakie to wszystko ciekawe. Na świecie dziwów tyle dokoła i zobaczenia wszystko jest warte. Tylko mieć trzeba, jak ci trzej chłopcy, uszy i oczy otwarte. Brawo! Dziękujemy bardzo naszym dzieciom, że w czasie wakacji jednak też przychodziły codziennie na próby, czytały i postanowiły tutaj ugościć w ten sposób naszą komisję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Oddzielnie będę dziękować, bo teraz nie ma na to czasu. I tak komisja była bardzo wyrozumiała, także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy się tu zaprezentować. I oddaję jeszcze głos pani Ani Marzec. Ja chciałam zakończyć taką klamrą, spiąć tą dzisiejszą Państwa wizytę u nas, bo pani wójt przywitała Państwa na ziemi lubińskiej w Krustniku. Nie mogła z nami zostać, więc ja trochę czuję się w obowiązku, żeby zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za Państwa wizytę, ale przede wszystkim dziękuję mieszkańcom Gogołowic. Byliście fantastyczni przy przygotowaniu tego dzisiejszego spotkania, tej uroczystości święta, można to też tak nazwać. Uczestniczyliście wręcz, mnie to zszokowało, z bardzo dużej ilości osób, co spotkanie było was więcej. Pomimo tego, że macie swoje obowiązki, tak jak to właśnie pani Wanda wspominała. I życzę Państwu jeszcze dzisiaj miłej zabawy, miłej biesiady. I serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia przy następnej okazji. Dziękujemy bardzo. No właściwie to pani Ania ma rację, bo ja nie wiedziałam, że tu tyle miejsca do tańców, słuchajcie, także możemy się bawić. Ale ja jeszcze chciałam szanownej komisji powiedzieć, że ten garnek, z którego jemy ten pyszny bigos, to też jest nagroda dla naszych pań,
z Urzędu Marszałkowskiego, które brały udział w pokazie stołów bożonarodzeniowych. Także co rusz gdzieś bywamy i staramy się pokazywać. Dziękuję bardzo. Także serdecznie Państwu dziękuję za wspaniałą prezentację miejscowości. Pani Wandzie, dziękuję, że w ogóle zdecydowaliście się Państwo zgłosić do konkursu. Ja się bardzo cieszę, bo dużo słyszałam o miejscowości, o Pani też, o aktywności. Tak jak kurczę, nie zgłaszałem się, nie zgłaszałem, zobaczę przyszło zgłoszenie. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość Państwa tutaj być. I w imieniu całej komisji gratuluję wspaniałych projektów, wspaniałej aktywności. Życzę cierpliwości, wytrwałości. Powiem, że jeszcze na pewno nie jednym nas zaskoczycie. Zapraszam na kongres od Nowej Wsi, zapraszam na podróże studyjne. No i do zobaczenia przy Nowej Wsi. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Teraz to co najgorsze, czyli ocena.